Cześć wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie takie luźne podsumowanie właśnie wyników, sygnałów, które wykupiłem właśnie ze strony Mr. Advice. Były to sygnały dotyczące właśnie kryptowalut, altcoinów, tej ICP, DOT, ATOM, Ethereum. zaraz do tego przejdziemy. No ale tak, żeby sobie przypomnieć jak to wszystko wyglądało na początku, to już Wam mówię. Na początek tego eksperymentu przeznaczyłem 3000 dolarów, 3000 USDT. Na początku korzystałem ze strony Burpnest. Ich strona wykazywała się przyznam takim dość profesjonalizmem ze strony właśnie wykończenia i user experience. No i tak, pomyślałem, że jestem w dobrych rękach, a bardziej moje fundusze są w dobrych rękach, jeśli chodzi o te sygnały, które będę kupował. No, ale jak widać, z 3000 dolarów wtedy właśnie zeszliśmy podobnie, tak naprawdę do 2500 USDT, jakoś chyba nawet poniżej, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to była strata na poziomie około 2000 złotych. Teraz jednak po około miesiąca korzystania z kolejnej grupy, jaką jest Mr. Advice, no to zobaczymy, jakie są rzeczywiście wyniki właśnie. Tutaj mam, na tym koncie nie robiłem żadnych innych trade'ów, więc to, co tutaj będziecie widzieć, to są po prostu same trade na które udało mi się załapać właśnie z sygnałów od Mr. Advice. To dobra, lecimy w takim razie. Sygnały, zacząłem z nich korzystać. To było kiedy, kiedy to było? Hmm, żeby Wam nie skłamać, to było to dokładnie... 8 luty. Pamiętam, że 13 właśnie był ostatni sygnał z Burpness, był to Algo i pierwszy sygnał, na no jaki się załapałem właśnie w grupce Mr. Advice było na altcoinie .polkadot. Tutaj zlecenie zostało anulowane. Kolejne zlecenie tuż tu było na Alice, na altcoinie Alice i tutaj jak widać minus prawie 60 dolarów, minus 60 USDT. Kolejny sygnał tutaj minus 1 dolar na Sand. Dobra, i lecimy dalej. Minus 30 dolarów na Axis, 10 dolarów na Ripple, około 30 dolarów na Avax, minus 11 dolarów na Bitcoinie, minus 20 dolarów na Ethereum, minus prawie 90 dolarów na Atom, 1 dolar, prawie 1,5 dolara na Plus. Tutaj akurat fajnie przez przyznam ADA Cardano, sygnał na Cardano, bo 143 i prawie 0,5 dolara na Plus. Kolejny sygnał był na ICP, Internet Computer, i no minus 25 dolarów prawie. Czyli podsumowując, to ze samych sygnałów łącznie na minus jestem około minus 79 dolarów, czyli to jest jakieś 332 zł. Ale powinniśmy wziąć jeszcze pod uwagę samo kupno dostępu do tych sygnałów, które kosztowało mnie 97 dolarów, a to jest na chwilę obecną jakieś 400 zł, czyli łącznie jestem stratny minus 732 złote. I tak to wygląda, taka jest prawda. Raz jeszcze mamy tutaj właśnie potwierdzenie tezy, że na sygnałach tak, da się zarobić, ale tylko jeśli się je sprzedaje. Oczywiście nie mówię, że wszystkie grupki ze sygnałami są jakieś złe, czy to są skamy. Nie, w, ża w żadnym wypadku. Na pewno są jakieś, które rzeczywiście się sprawdzają, albo po prostu trafiły na okres, który się nie sprawdzają. Ale trzeba brać jednak pod uwagę, no, że sprzedają te sygnały, więc jednak powinno się coś dostać z powrotem. No, i tak dla przypomnienia, z Misery Advice nie mam nic wspólnego, nic do nich nie mam. My, tą grupkę sami wybraliście na Twitterze, zrobiłem głosowanie i właśnie padło na nią. I tak szczerze, to zastanawiam się, czy w ogóle kontynuować tą serię ze sygnałami. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jestem ciekaw, waszej opinii. Rzućmy też okiem jak tam staking właśnie na Social Swap, staking na zdecentralizowanej giełdzie, bo zrobiłem poradnik właśnie, który teraz widzicie w prawym górnym rogu, z czym to się je i w ogóle cały poradnik jak korzystać ze zdecentralizowanych giełd właśnie na przykładzie Social Swap i tam zrobiłem też konkurs właśnie, gdzie mogliście stake'ować tam parę dolarów i otrzymać ode mnie aż 100 tokenów SST. Na chwilę obecną to jest około 10 centów, kosztuje jedna sztuka. I ten właśnie altcoin, SST Swap Token wrzuciłem na staking automatyczny, czyli nagrody same jakby wracają tej puli mojej stakingowej, aby po prostu skorzystać z procentu składanego. I jak wygląda tutaj sytuacja? Patrzcie. Wrzuciłem 1500 USDT, 1500 dolarów właśnie na początek na staking. Wtedy właśnie SST było warte 15 centów. Jednak no teraz trochę sytuacja się, się zmieniła. Tak więc te 10 tysięcy tokenów, które tutaj wrzuciłem, tak, jest ich więcej, aż o 5,5% prawie. Co jest sporym zwrotem, przyznam akurat w ciągu miesiąca, tutaj 1 lutego zaczęliśmy stajkować. Tylko ta, te 5,5% dużej różnicy tak naprawdę no nie zrobi, dlatego że no ta cena altcoina spadła właśnie aż o prawie 30%. Tutaj aktualna wartość tokenów, które wrzuciłem na ten staking to akurat 1118 USDT, tak więc wartość tych SST, które wrzuciłem w staking no zmalała o jakieś prawie 400 dolarów. Na samym stakingu zarobiłem prawie 60 dolarów tutaj w ciągu całego miesiąca, bo od 1 lutego dosłownie zacząłem stake'ować. No i wniosek jest taki, no nie jest przyznam jakoś specjalnie zaskakujący, że no po prostu stakeując trzeba się liczyć z tym, że ich wartość jest no bardzo dynamiczna często. No są, są zwloty i upadki, tak jak widzieliście może w poprzedniej właśnie, w poprzednich filmach tej serii, gdy właśnie SST urosło nawet do chyba ponad 20 centów pamiętam, to pamiętam, że tutaj sytuacja była bardzo przyjemna. <laughs> tutaj było ponad jakoś 2000 USDT plus jeszcze przychodziły dodatkowe SST, to by mi odpowiadała taka sytuacja, no ale cóż, jakby no jest takie, jest, widzicie sami. Dlatego po prostu uważajcie i dobierajcie swoje altcoiny z głową. Rzućmy sobie okiem jeszcze na PrimeXBT, jak tam wygląda sytuacja z copy tradingiem, inaczej bestingiem czyli właśnie kopiowanie po prostu strategii innych traderów na tej giełdzie. To jest jedna właśnie z metod pasywnego zarabiania, potencjalnie zarabiania na kryptowalutach. I tutaj widzimy właśnie jest ranking całych tych wszystkich traderów, mają jakieś tam gwiazdki swoje. Tutaj mamy napisane, jakim kapitałem powierzonym przez użytkowników obraca właśnie dany trader. Ja wybrałem trzech traderów, jeden właśnie z nich to chyba jeden, OneBitcoin to się nazywał, właśnie, drugi to Bitcozaurus, a jeszcze trzeci wybrałem. I właśnie przeznaczyłem na ten eksperyment 1000 dolarów. I te 1000 dolarów przeznaczyłem równo właśnie po tych trzech traderach. Zobaczmy, jak tam wygląda sytuacja aktualnie. No, słabo przyznam. Tutaj ten trader dosłownie wykoszono jego pozycję, minus 100%. Myślę, że działał tutaj dość aktywnie na dźwigni, no i widać, jakie są tego skutki. Reszta. Pamiętam, że tutaj było akurat dość przyjemnie, bo jakieś plus 20% łącznego zwrotu było od tych dwóch traderów tutaj, i tak to mi odpowiadało jak najbardziej. Na chwilę obecną widzimy, że no, bez jakichś większych zmian, tutaj minimalnie na minusie. Jeden z tych traderów trochę na plusie jest. No ale to nie zmienia to faktu, że jesteśmy rzeczywiście stratni. Minus 35% od rzeczywiście włożonej kwoty. No i tak, widzicie jak wyglądają realia właśnie copy tradingu, cowestingu. No, przyznam, że jest to na razie przynajmniej najbezpieczniejsza opcja takiego pasywnego zarabiania. Jak widzieliście na stakingu, to różnie bywa z altcoinami. Oczywiście. Stajkowanie stablecoinów to akurat może być bardziej, no jak sama ich nazwa mówi, stabilnym, pasywnym sposobem na zarabianie kryptowalut, tylko tam trzeba się liczyć po prostu z mniejszymi zwrotami. Więc po prostu chciałem wam pokazać, jak wygląda sytuacja, gdzie e, mówi o tych właśnie, jak tam było, e, plus 80%, właśnie. W skali roku oprocentowania tego stakingu, no i tak, jakby oprocentowanie działa, tylko no, trzeba się liczyć po prostu z wartością altcoina i jego zmiennością. Sygnały, to już zamówiłem wszystko. Myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Dajcie naprawdę znać w komentarzach, czy chcecie, żebym kontynuował tą serię ze sygnałami, czy po prostu odpuścić temat, bo w sumie no, trochę czasami czuję, że się powtarzam, jak mówię o tych stratach na sygnałach. Tak więc ja wam życzę naprawdę samych udanych tradeów. Jeśli chcecie korzystać z jakichś sygnałów, to po prostu z głową dobierajcie sobie te grupki. No i tak, to byłoby na tyle dzisiaj. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie na temat tego filmu lub może kolejnych filmów, jakie byście chcieli zobaczyć, to śmiało piszcie w komentarzach swoje sugestie. No i to by było na tyle. Cześć!